Koszule motocyklowe wchodzą tak jak kilka lat jeansy na rynek motocyklowy i to już jest czwarta koszula, w której mam okazję jeździć. I kiedy widziałem ją na zdjęciach, mówię sobie, no wygląda całkiem fajnie, ale kiedy przyszła do mnie paczka, ja otworzyłem, zacząłem ją badać, mówię, kurde, to w ogóle nie jest koszula motocyklowa. Tutaj dużo bardziej pasuje nazwa koszulo-kurtka motocyklowa i właśnie o tym będzie ten film. Zapraszam. RODER to jest koszula, o której będę Wam opowiadał, oraz jeansy Micas Urban. Zacznijmy od koszuli, bo to jest bardzo fajna rzecz. Na zewnątrz tak naprawdę nie mamy flanelu. Do tej pory koszule motocyklowe budowały się w taki sposób, że bierzemy zwykłą koszulę, wszywamy do środka kevlar, dajemy ochraniacze, jest super, to jest to, sprzedajemy na rynku. Trilobite podszedł do tego zagadnienia trochę inaczej, albo bardzo inaczej, ponieważ ta koszula wygląda jak koszula, ale jeździ się w niej i czuje się w niej jak w typowej kurtce tekstylnej. Więc udało mi się połączyć wygląd koszuli z funkcjonalnością typowej kurtki motocyklowej, co mi się osobiście akurat się podoba. Więc tak, w środku znajdziemy oczywiście podszycie z kewlaru, ale znajdziemy także 3D mesh. I to jest ciekawostka. Jeżeli chodzi o środek, to Trilobite chwali się taką ładną zieloną metką, że do stworzenia podpinki wykorzystano 14 zużytych butelek plastikowych wyłowionych z oceanu. Po co nam ten 3D mesh w środku, zapytacie? Ano po to, żeby wentylacja, która jest w tej koszuli, miała szansę fajnie funkcjonować, doprowadzać do nas większą ilość powietrza. Jakby ten 3D mesh także reguluje temperaturę w środku, kiedy przylega do naszej skóry i żeby się po prostu to w środku wszystko do nas nie kleiło. Więc to jest fajna rzecz, ponieważ standardowo musimy pamiętać o tym, że kevlar, który jest położony od środka, on zamyka nam wentylację, tak? Bawełna przez to nie będzie oddychała, wpuszcza do środka mniej powietrza. Więc koszule motocyklowe przeważnie mają bardzo wąskie gardło, kiedy można ich używać. Temperatura między 14, teraz jest chyba 16 stopni, bo przygrzało lekko. Wiatr, deszcz i jakby dałem radę, nadal żyje, funkcjonuje. Więc w trochę bardziej ekstremalnych warunkach sprawdzałem tą koszulę. Niestety nie jeździliśmy, kiedy było plus 28 stopni, więc nie powiem Wam, jak dokładnie działa ta wentylacja. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że występują dwa duże panele wentylacyjne z przodu, po obu stronach. Fajne jest to, że jak otworzymy, to jest od środka takim brązowym kolorem pociągnięte. Pasuje to do całości. I mamy także wentylację, jak na Trilobite'a przystało, pod pachami, więc 4 otwory wentylacyjne z przodu zapewniają nam dopływ świeżego powietrza do środka. Niestety koszula występuje tylko w jednym kolorze. Ja bym chciał, żeby występowała także w jaśniejszym. Mnogość dodatków, mnogość przeszyć. To jest do czyszczenia chyba, może w kasku. Natomiast jest to wykonane z bawełny woskowanej i miałem okazję z tym materiałem się już spotkać. On przypomina trochę bardziej skórę. Czy przemaka? Tak, przemaka, ale o dziwo dzisiaj, kiedy jeździliśmy w tym deszczu, to cały mój tors i górna część rękawów była sucha. Ciekawe, dużo bardziej przypomina kurtkę niż totalną, zwykłą koszulę motocyklową. Jeżeli chodzi o ochraniacze, to mamy tutaj sasteki poziomu drugiego, ale są to miękkie sasteki poziomu drugiego w kształcie oktagonów. Z tymi ochraniaczami spotkam się po raz pierwszy. Miałem okazję z miękkim sastekiem poziomu pierwszego już się spotkać i to jest poziom drugi, a miękkość jest w zasadzie taka sama, więc pod tym względem naprawdę fajna rzecz. Rozmiary akurat w tej koszuli wypadają dosyć duże. Ja na sobie po raz pierwszy od zawsze mam S-kę. Przymierzałem M-kę, M-ka była za duża, S-ka to jest ta kurtka, którą mam na sobie, nie? Więc to też warto wziąć pod uwagę przy kupnie takiej koszuli. I tutaj, dlaczego te koszule wypadają tak dużo? A no właśnie dlatego, że mamy tutaj te logo, czyli jest to pierwsza koszula motocyklowa na rynku przystosowana do poduszki powietrznej RTH5 od Alpine Stars. I właśnie w takiej kamizelce dzisiaj jeździłem cały dzień i było spoko nawet. Ten dodatkowy garbik, który jest standardowo, właśnie jest przygotowany pod to, że cała ta elektronika Tech Aira tam się mieści. Więc owszem, jak założymy tą kamizelkę pod naszą koszulę, będzie się to lekko odznaczało, będzie widać, że mamy ochraniacz, ale wygląda to dobrze, współgra to całościowo. Spokojnie ta koszula również jest przystosowana pod zwykły ochraniacz, natomiast ten musimy sobie dokupić. Do swojej koszuli Trilobite zastosował także ribbing oraz materiały elastyczne. Tutaj możecie zobaczyć, właśnie to jest ribbing. Dzięki temu, tak jak wspomniałem przed chwilą, ta koszula jest coraz bardziej kurtką motocyklową i w fajny sposób pracuje, pozwala nam pracować, więc wygląda jak koszula, ale tej koszuli tutaj poza wyglądem po prostu nie ma, ale mi się to podoba, to jest fajne właśnie, nie? Te jeansy, które mam na sobie, to jest taki najbardziej podstawowy model od Trilobite'a, nazywa się Micas Urban. Występuje w kilku różnych kolorach, również w wersji damskiej. Co ciekawe, w wersji damskiej występuje w kolorze camo. Niestety w wersji męskiej nie. A szkoda, bo chętnie bym sobie camo wziął do takiej koszuli. Myślę, że mogłoby to ciekawie wyglądać. Jeżeli chodzi o materiały, jeans na zewnątrz, podszycie kewlarowe w środku. Oprócz tego mamy standardowo ochraniacze na kolana, są sasteki poziomu drugiego. Mamy zewnętrzny zamek, więc możemy sobie je wyciągnąć. Te jeansy są robione w taki sposób, żeby były najbardziej casualowe, czyli standardowe. Idziemy sobie na motocykl, jedziemy do pracy, pracujemy. Jeżeli przeszkadzają nam ochraniacze, wyciągamy, zostawiamy je w biurku, wracamy z powrotem, zakładamy, jedziemy motocyklem do domu. Jeżeli jesteście wysokimi osobami, macie długie nogi, to mogą być dżinsy dla Was, ponieważ ja mam takie wrażenie, że w pasie mogłoby być centymetr więcej, a w nogawce 2 cm mniej. One faktycznie dosyć długie wypadają. Ja w tej chwili, mając 1,76 m, mam na sobie rozmiar 32 i tak mówię, troszeczkę tu więcej, troszeczkę tam mniej, ale to wszystko znika, kiedy wsiądziemy na motocykl. Ja jestem w nich od rana, nie? I nawet sporo czasu spędziłem w aucie, bo zapomniałem, bo tu trzeba było się wracać, no. To jest bardzo podstawowy model od Trilobite'a i wszystko w nim jest takie ok. Jakby są wygodne. A, podwyższany tył mają. To też jest ciekawotka, że faktycznie mają podwyższany tył. Koszula jest dłuższa niż standardowa kurtka. I ja nie miałem ani razu takiego momentu, coś mi podwiewa, coś jest nie tak, nie? Pod tym względem całkiem spoko dopasowanie. Do spodni możemy sobie dokupić także ochraniacze biodrowe. Jeżeli chodzi o ceny, jeansy kosztują 699 zł, natomiast koszula 1119 zł. I niestety koszula dostępna tylko w jednej wersji kolorystycznej. Trilobite, czekamy na kolejne kolory.